O co chodzi, kuro? Chcesz coś ode mnie? Jaka ty... Zaczeka grzeczna kura. Bardzo dobrze. Pokażę wam teraz miejsce, w którym zatrzymał się czas. To jest taki, powiedzmy, rodzinny dom. Powinien się wam spodobać. To jest dom mojej zmarłej ciotce. Zrobimy takie małe obejście. Tutaj jest piwnica. Bardzo głęboka, a ja tam nie wejdę, bo są bardzo liche schody i mógłbym się zabić. To jest dom po niemiecki. Tutaj się piekło chleb. Zobaczcie, jakie ładne po niemieckie, jak to się mówi, stropy. Tylko wiecie, tu już jest trochę. Ja tu już 10 lat prawie nikt nie mieszka, także wszystko już zaczyna powoli podupadać. Tu stare takie zabytkowe meble. Tu następny pokój. Widzicie taki obrazy na ścianach, taki typowy wiejski styl. Też miałem taką szafę w domu kiedyś, o obrazy. Tu jeszcze przywożone z Zabuga wszystko. Figurka. No, tak to. Tak to wygląda. Pokażę wam jeszcze strych. Kręte schody prowadzą na strych. Tutaj mamy taką oryginalną po niemiecką wędzarnię. Zobaczcie, jaka duża wędzarnia. Bardzo dużo miejsca tutaj na strychu. Gliniane stropy. Jakaś główka tu leży, a to od figurki. Zobaczcie na te bele. Jakie to wszystko piękne, zdrowe. No, tu jeszcze jest pomieszczenie. Kto się zatrzymał czas dopiero? O, tu jest maszyna. Teraz są te żarna. Tu się sypało mąkę. I to się jakoś obracało. I się mleło mąkę. Tu jeszcze jakieś buty zabytkowe. Oficerki.
No, także taki to jest domek starodawny. Miejsce, gdzie zatrzymał się czas. Dobra, ja wracam. Wracam do stołu. Muszę zejść po tych schodach.